Witamy. Dziękuję. Dzień dobry. Dzięki, Wojtek. Ale Wojtek coraz lepiej na tych bębnach gra. Wow. On powiedział, że nigdy nie grał wcześniej. Wyobrażacie sobie? Phil Collins, tak? Następny. Super. Dziękuję wam. Tłumaczenie. Перевод кому нужен? Podejdźcie туда. Dzień dobry. Hello everybody. Hi all rednecks. Słuchajcie, przyjechaliśmy, jak wiecie, ze Stanów. Chciałbym wam troszkę poopowiadać o tym, jak było. Dobrze, że samolot nie spadł, Bóg nas trzymał, wszystko udało się. Kościół, w który nas zaprosił, to był typowo kaubojski kościół pośrodku Teksasa, gdzieś z Teksasu niedaleko Dallas. Wszyscy tam byli ubrani w dżinsy i w buty, więc pastor mnie zabrał, pomocnik pastora zabrał do sklepu i kazał mi mierzyć dżinsy i buty. I więc od razu jakby na dzień dobry musiałem, znaczy bardziej na do widzenia, ale musiałem kupić, kupili mnie takie buty. Na obcasie. I takie dżinsy, w ogóle ja swój normalny rozmiar wkładam, oni mówią, nie, za wąskie. I tak po europejsku, więc przynosili mnie wszystko rozmiar o dwa więcej, bo mówili, latem musi być wiatr tutaj. Musi być przeciąg, bo się zgrzejesz. Więc tam było luty, było plus 20, więc podejrzewam, że latem jest plus, nie wiem, 50. I tak to było śmieszne, bo w samochodzie, który nam pożyczyli, wszystko jest w Fahrenheitach, więc było około plus 60, plus 70. Bardzo zabawnie to wyglądało. Nigdy nie widzieliśmy, jaka jest temperatura do końca. No więc dżinsy też musiałem założyć kaubojskie, pasek kupili. On powiedział, pasek jest najważniejszy. Każdy mężczyzna, to co świeci, te świecidełka pokazują twój charakter. Więc to wszystko musi być. Ja później jak łaziłem w Teksasie w tym ubranku, to widziałem, jak ci mężczyźni zerkali na mój pasek. To rzeczywiście była prawda. Więc ja wybierałem, w ogóle nie umiałem wybrać pasku, więc oni mówili, ten jest najlepszy, o ten. No dobra, zgodziłem się. I tak patrzyłem na ceny, myślałem, Boże mój, ja bym nigdy $60 za pasek bym nie dał. Dobrze się sobie, ile to kosztuje. Więc takie było to śmieszne. Więc moi drodzy, bardzo, bardzo mieliśmy ogromną tremę. Dlaczego? Zaraz ja tutaj kilka myśli zapisałem. Służyć w Stanach Zjednoczonych to jest wielki zaszczyt i odpowiedzialność. Dlaczego? Po pierwsze, Stany Zjednoczone powstawały na fundamentach biblijnych. Konstytucja Stanów, jeśli nie wiecie, była pisana przez pastorów. Widzieliście o tym? Jeśli nie, to wiedzcie. I Kościół ewangeliczny w Stanach Zjednoczonych jest najbardziej wpływowym kościołem w świecie. 90% wszystkich budynków, które są zbudowane kosztem gdzieś za granicę na przykład, w świecie, na przykład kościelne budynki, przedszkola, szkoły, uniwersytety, wszystko są z pieniędzy amerykańskich kościołów. 90%, czyli większość budynków w Warszawie kościelnych, to wszystko są amerykańskie pieniądze. Tak jak Sienna, tam Waliców, Baptystów, to też są wszystko postawione z kościołów amerykańskich. Czyli kościół, który jest bardzo wpływowy pod każdym względem. I dlatego jakby trudnością było, niby kim jesteśmy, w ogóle jestem w pierwszym pokoleniu wierzącym, a przyjeżdżam do kościoła, gdzie 90% członków kościoła to są pra dzieci wierzących. Jakaś babcia do mnie 80-letnia podchodzi i mówi, mój pradziadek był pastorem. I ja, który jestem wierzący od 25 lat, co ja im dam? Rozumiecie, jakby pokładasz nadzieję tylko w Jezusie. Na dodatek byliśmy w tak zwanym Bible Belt. Nie wiem, czy rozumiecie to słowo po angielsku, czyli pas biblijny, co oznacza, że południowe
część południowa Stanów Zjednoczonych nosi nazwę biblijny pas, czyli stany, które są w absolutnej większości zamieszkane przez wierzących ludzi. Bible Belt. Więc wyobraźcie sobie, znaczy kościołów tam jest masa. Idziesz więcej niż parafii w Warszawie. Co 5 minut jedziesz autem, kościół, różnych nazw, różnych form i tak dalej. Większość kościołów są takich samych rozmiarów jak nasz, mniej więcej tak no, 200-300 osób, ale w mieście Cleburne, w którym byliśmy, to jest miasteczko tak około może 30 tysięcy mieszkańców, to było około 5 kościołów tysięcznych, gdzie po prostu ogromny budynek, wszystko funkcjonuje. Kościół, z którym zaprzyjaźniliśmy się tam w tym Cleburne, miał własny budynek na 1000 miejsc siedzących i budynek jeszcze dla 2 dodatkowych służb. Kościół młodzieżowy miał własny budynek, gdzie wszystko było zrobione po młodzieżowemu i kościół w języku hiszpańskim miał własny budynek. I to jest w niedużym miasteczku o takie o, plus ogromny teren ziemi. Także to, co widzieliśmy, myśleliśmy naprawdę, jesteśmy 100 lat za murzynami, tak jak nie brzydko mówiąc. Więc służyć w takim Texas, w takim Bible Belt, w pasie biblijnym też było ogromną tremą, ale Bóg mnie użył, Bóg użył moją żonę. Po pierwszym nabożeństwie, które mieliśmy w tym kaubojskim kościele, z 30 osób stanęło, żeby dziękować za kazanie. Ja jeszcze w życiu czegoś takiego nie przeżywałem. Ja zrozumiałem, Bóg dał słowo. Po prostu Bóg napełnił nas, mnie słowem, że taka odpowiedź była od ludzi, od których ja czułem, że to ja powinienem się uczyć. Rozumiecie? Na ile łaska, jakby to Bóg wybiera naczynia, przez które działa i usługuje. I dla mnie to było ogromnym takim przeżyciem podnoszącym, że mamy co dać i wiecie, w Polsce tutaj często ogólnie trudno budować kościół. Ludzie się obrażają, odchodzą, gadają na ciebie. Ty już zaczynasz myśleć, może głupoty gadasz w ogóle, może beznadziejny jesteś. A tam się okazało, że ludzie, którzy znają się na Biblii, powiedzieli, czy ja będę za tydzień. Ja powiedziałam nie. I to w dodatku powiedziała babcia, taka starsza pani, naprawdę stara, nie wiem, 90-letnia może, bardzo taka fajna staruszeczka powiedziała, kiedy ciebie zobaczyłam, pomyślałam, znów nasz pastor nie będzie usługiwał. I to właśnie ona powiedziała, czy będę za tydzień. Także chwała Bogu za takie wybranie, prawda. Więc pastor, który nas gościł, był biznesmenem, który handluje naftą, czy coś z naftą związane, więc niebiedny człowiek. I okazało się, że on długi czas pracował w mega kościele, czyli kościele, który liczy kilka tysięcy członków. I po tym, jak on tam już parę lat popracował, to powiedział, że już miał dość tych wszystkich marketingów i tłumaczył mi, że mega kościoły są tak duże dzięki marketingowi. Ja o tym teraz może nie będę, może na liderskim się podzielę o tym ciut więcej. I on powiedział, że już nie chciał w tym uczestniczyć, więc przyjechał na prowincję, żeby tam założyć kościół i prowadzić kościół dla prostych kaubojów, tak? I bardzo mądry człowiek, który dużo miał mądrości i bardzo dobrze nam wytłumaczył pewnych rzeczy, bo patrzymy nieraz na Stany Zjednoczone jak na bożyszcze, tak? W takim sensie i popkulturowym, ale my, ewangeliści chrześcijanie, też dopatrujemy się tam i szukamy tam jakiejś inspiracji i jest najwięcej głoszeń stamtąd, słowo jest głoszone w telewizjach, w internecie,
Jak ktoś ze Stanów przyjeżdża, to od razu, prawda, ludzie chcą słuchać i tak dalej. Więc drugi punkt, ja sobie zapisałem, że poznaliśmy tam też pastora kościoła hiszpańskojęzycznego, Meksykanina z pochodzenia, który tak trochę jakby znikąd się zjawił i poprosił, aby usłużyć pośrodku tygodnia, skasował grupy domowe, powiedział, będzie nabożeństwo z pastorem z Polski. Po tym nabożeństwie był bardzo dotknięty, bardzo poruszony i tydzień, dwa tygodnie później zaprosili moją żonę, bo ja już miałem usługę w innym kościele, a moja żona usługiwała w hiszpańskojęzycznym, czyli mówiła po angielsku i ją tłumaczyli na hiszpański. Super sprawa. Żona jednego z misjonarzy, która tłumaczyła pastor Maję, była z Indian, z plemienia Majów. Ja zawsze żartowałem, dwie Maje, tak? Maja z Polski i Maja z Majów. I ci na zdjęciach, może gdzieś tam w Facebooku pokazywałem, tam taka malutka kobieta stoi, niższa od Maji, bo okazuje się, wszyscy oni tam są tacy niscy. Więc też ją przyjęli z ogromnym takim namaszczeniem i radością tam. Później, co jeszcze jest ciekawego, sobie zapisałem, w Dallas mieszka Chuck Norris. I raz jechaliśmy z pastorem i gdzieś tam coś się paliło. Ja pytam pastora, pokazuję na dym i mówię, czy Chuck Norris już tam jest? On mówi, oczywiście, już działa, już pomaga, już ratuje świat. To taka śmieszna ciekawostka. Później z tego Teksasu pojechaliśmy do Kentucky z usługą do następnego kościoła. Czy ma ktoś chusteczkę do nosa? W ogóle przepraszam, bo ja tutaj szukam, nie znajduję. Pożyczcie mi. Pojechaliśmy do Kentucky. To jest na północ. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. Na północ od Teksasu trzeba było przejechać trzy stany. Bardzo śmieszna była sytuacja, bo mieliśmy tam jechać autem. I gospodarz, u którego mieszkaliśmy, miał pożyczyć swoje auto. On miał w ogóle trzy auta. Tam bez auta nie da się żyć. Tam nie ma chodników nawet w Stanach, bo ludzie tam po chodnikach nie chodzą. Dlatego nie ma chodników. I jeszcze, co zaskoczyło, w tym miasteczku, gdzie mieszkaliśmy, ulice są nieoświetlone, bo ludzie tam nie chodzą. Oni jeżdżą autami, więc jak tylko przyjechaliśmy, to dostaliśmy Prius, Toyota Prius, żeby nią tam się poruszać. I rzeczywiście wszędzie tylko tą Toyotką się poruszaliśmy się. Nie jest małym samochodem, ale w porównaniu z tym, czym oni tam jeżdżą, to był jak maluch. Bo jeżdżą takimi ciężarówkami niemalże i to mnie bardzo tak zaskoczyło. I taką ciężarówkę mieliśmy dostać, ale nasz gospodarz w pewnym momencie, jak mieliśmy jechać do Kentucky, powiedział i zauważyłem dopiero, że nie ma tych papierów tych. Ubezpieczenia nie ma, już nieważne, że już długo jeździ, jego auto są bez ubezpieczenia. Dopiero jak nam miał dawać auto, powiedział, nie ma ubezpieczenia, więc sam jeździł bez ubezpieczenia. Okazało się, my zrozumieliśmy, że ci ludzie w Teksasie są strasznie na luzie. Oni wszystko na luzie tam trakują. Wszystko jakby niczym się nie przyjmują. Nawet tak mówią, tak jakby się niczym nie przyjmowali. Więc musieliśmy szybko jechać, on nam pożyczył, zapłacił za pożyczenie jakiejś bryki, taki ogromny Ford z takim dużym pojemnikiem z tyłu. Pick-up to się nazywa, a dziękujemy. Więc tym pick-upem pojechaliśmy do Henderson. W Henderson była wspaniała usługa, gdzie ogromne namaszczenie wylało się w taki sposób, że jedna kobieta oddała, tam w ogóle jakby trudno o zbawienie ludzi, bo tam bardzo dużo ludzi już są wierzących. Więc jedna kobieta oddała życie Jezusowi. Modliłem się o nią. Ona upadła w duchu. Była uwolniona i pod koniec tego leżała na ziemi z godziny i zaczęła modlić się w językach i przeżyła po prostu całe doświadczenie nieba w jednym secie. I to było strasznie zachęcające. Wszyscy się cieszyli. Później z tego Kentucky, Henderson, pojechaliśmy do Georgii. To jest następny stan, który jest z kolei bardziej na wschód.
tak wyszło, że z Teksasu pojechaliśmy tak i później tak, czyli taki trójkąt musieliśmy zrobić. I w tej Georgii była usługa, dwie usługi w takim dość dużym kościele, która też była wspaniała, namaszczona. I pan, u którego mieszkaliśmy, miał samolot własny. Więc on powiedział, zabiorę cię polatać. Ja mówię, dobrze. A kobiety zabrano z kolei na konie. Więc chłopaki pojechali latać, czyli ja i ten pan, a oni na konie. Więc jedziemy na to latanie. I w pewnym momencie on mi zaczynał opowiadać swoje świadectwo, jak on zrozumiał, że całe życie należy Bogu. Bo mówi tak, lubię nurkować. I to takie nurkowanie w jaskiniach. Nie tylko jaskinie zalane wodą. To jest takie bardzo ekstremalne. I mówi, i w tej jaskini w pewnym momencie on się zaklinował, bo robił to, czego nie wolno. Wszyscy mówili, tego nie wolno, ale on chciał spróbować i wyszło tak, jak mówili, że się zaklinował i miał zginąć. Zostawało mu 3 minuty tlenu, nie mógł się wydostać, przestała mu świecić latarka, bo nawet nie wiedział, w jaką stronę później odpływać, gdyby ewentualnie zostawił sprzęt. I już się modlił, panie, żegnał się z życiem i nagle zadziałała latarka, on się wycofał, wypłynął, uratował się. I on mówi mi, i zrozumiałem, że nic od nas nie zależy, wszystko w Bożych rękach. I opowiadał mi tuż przed lataniem. Ja mówię, aha, wszystko w Bożych rękach. Dobrze. Później on jak wyjął, ja jeszcze taki filmik na Facebooku umieściłem. Poszukajcie, jak o lataniu nazywa się. Tak jak lataliśmy tym samolucikiem. Wyjął ten samolot i wszystko sprawdzał. Ja chodzę z nimi też sprawdzam, no bo nigdy samolotu nie widziałem takiego z tak bliska, więc zaglądałem wszędzie. I w pewnym momencie on tam tym kierownicą rusza. Ja widzę, jak ruszają się te wszystkie samolotowe, no na skrzydłach, ja nie wiem, jak to nawet nazywa się. Lotki, tak? Ruszają się i jedna się nie rusza. I on mówi, Andrew, Andrzej, pchnij. Ja pchnąłem, ona się poruszyła. On mówi, może być. Ja mówię, o Boże, on mówi, siadaj. Wyobraziłem sobie, czy będę musiał nią ruszać w locie? Nie, nie. Jakby zamknął, przypiął, ja po prostu siedzę, blady. Polecieliśmy, polataliśmy. W pewnym momencie on mówi, polecimy tam, gdzie dziewczyny są na koniach. Lecimy nad tymi końmi. I on nagle mówi, nic nie widzę. I raptem pochylił ten samolot tak, że ja prawie się na niego położyłem. Serce wali. On mówi, nie widzę. A w końcu, widzę, widzę. Widzisz, widzisz. A mnie po prostu wszystko przed oczyma. Mgła, strach, zdenerwowanie. Ja mówię, nic nie widzę. Mówię, widzę, widzę. Bylebyś samolot postawił z powrotem. Więc takie było to śmieszne. Co było fajnego, w międzyczasie nam się udało, pastor Liza z Kentucky zafundowała nam bilet do Phoenix, powiedziała w Arizonie, bo moja Maja marzyła popatrzeć na Grand Canyon, na Wielki Canyon. Kupiła bilet, powiedziała, a lećcie sobie. W ogóle jakby poziom pieniędzy tam jest trochę inny niż w Polsce. Mieliśmy takie wrażenie, że w ogóle jakby inaczej myślą w sprawie finansowym. Więc polecieliśmy, tam trzeba było też wynająć samochód i tym samochodem pojechaliśmy do Grand Canyon, a stąd było już blisko do Los Angeles. No blisko, tak, od 7 godzin jazdy. Okazało się, że na Stany to blisko. Powiedzieli, jak już jesteśmy w Stanach, to trzeba wykorzystać. W ogóle jak oni słyszeli, że my chcemy z Teksasu jechać do Arizony, mieliśmy taki plan, żeby autkiem, bo paliwo jest 3 razy tańsze niż w Polsce, więc można jeździć. Ale jak usłyszeli, że my taki mamy plan, powiedzieli, nie, nie, Boże, ratunku, lepiej jedźcie tym samolotem, więc uratowali nas. I rzeczywiście to było strasznie daleko. Tak, co jeszcze mam zapisane? Opowiadać jeszcze? Tak.
Dobrze. Więc w Hollywood nie zobaczyliśmy nikogo z tych znanych. Mimo, że tak trochę patrzyliśmy, może ktoś akurat będzie szedł. Nikt nie szedł. Ale zdziwiło mnie, że tam dużo stało Toyoty Prius, jaką jeździłem. Kiedy wracaliśmy tym samolotem, w samolocie można kino oglądać i akurat pokazywali La La Land. Pomyślałem, no zobaczę, co ten niby oscarowa obsada i tak dalej. I tam główna bohaterka też jeździła tym Priusem. Pomyślałem, jejku, rzeczywiście jak w Hollywood normalnie. Czyli pokazują prawdziwe życie tak, jak tam mają. I tak wszystko wyglądało mniej więcej jak w tym filmie, w tym Hollywoodzie widzieliśmy. Bardzo podobna atmosfera, także takie było to ciekawe. W Hollywood mieszkaliśmy, zatrzymaliśmy się u znajomych pastora Lisy, który był jednym z wykładowców bardzo znanego uniwersytetu, University, Biola University nazywa się. Taki pan, który jest Arabem wierzącym w Jezusa i on ma telewizję satelitarną w języku arabskim. Tak, on nie jest Arabem, on jest Koptem. Okej, okay, skracając, kto zna różnicę między Koptem a Arabem? Nikt? No widzisz to. No dobrze, więc okej. Okay. On był Koptem. A Koptowie, jeśli już o tym mówimy, to jest rodzaj narodu, który mieszka w Egipcie i to są tacy prawdziwi Egipcjanie, którzy Koptowie żyli zanim przyszła arabska ludność. I język arabski nie jest językiem egipskim. Egipskim językiem bardziej jest właśnie ten język koptyjski. I Koptowie w Egipcie są chrześcijanami, także chrześcijanami. Także u niego nocowaliśmy, on nas zabrał nad ocean. Moje dzieci, moja żona po raz pierwszy widzieli ocean, ogromny Pacyfik, w którym ja zanurzyłem nogi, bo było zimno dość, choć w tej Kalifornii jest gorąco. Tam cały czas jest lato. Więc bardzo ciekawe. Stany robią wrażenie. Wrażenie w każdym względzie, pod każdym względem. Nie chcę wam zabierać teraz czasu. Może ktoś będzie miał pytania, to później poodpowiadam. Później z Kalifornii znów wróciliśmy do Teksasu i mieliśmy jeszcze usługę w kościele afrykańskim. Moja żona miała usługę w kościele hiszpańskim, hiszpańskojęzycznym. Afrykański kościół był bardzo zabawny, bo bardzo dużo tam było afrykańskich tradycji. I kiedy oni mnie pytali, co ja robię w Polsce, tam, no jestem pastorem, później powiedziałem, że jestem pomocniczym biskupem w naszej denominacji, to kiedy oni usłyszeli, że jestem biskupem, natychmiast zaczęli mnie nazywać biskup. I cały czas bishop, come here, bishop. Cały czas do mnie per biskup mówili, to było takie zabawne. I ten kościół tak był dotknięty słowem o łasce, że kazali mi przyjechać do nich na cały tydzień i co wieczór przez tydzień mieć seminarium. Więc w ogóle bardzo chcą, także przed nami otwierają się ogromne możliwości, drzwi, będziemy jeździć do Stanów, wszyscy. Ja powiem, kupcie nam 300 biletów, przyjedziemy do was. Jak tyle macie kasy, to zapraszajcie nas. Więc tak było fajnie. Ostatni dzień miałem spotkanie z bliskim współpracownikiem Johna Wimbera. Ktoś słyszał takie nazwisko? John Wimber. John Wimber to jest bardzo znana postać w świecie charyzmatycznym, bo przez niego przyszło ogromne przebudzenie w swoim czasie w Stanach Zjednoczonych. On usługiwał w mocy, w darach. Było bardzo dużo uzdrowień. Były znaki i cuda jak za czasów Jezusa. Niewidomi widzieli, głusi słyszeli, niemi mówili. Po prostu moc była ogromna na nim i ja spotkałem się z jego współpracownikiem. Co się okazało? Ja mu opowiadałem historię, jak John Wimber w 90-tych latach był w Polsce i przez niego kilka katolickich księży przeżyło nawrócenie i napełnienie się Duchem Świętym. I później, kiedy ja byłem w odnowie katolickiej, to jeden z tych księży, który świeżo po spotkaniu z Wimberem nawrócił się i zaczął usługiwać w mocy, jego usługa dotknęła mnie i przemieniła mnie. Po usłudze tamtego księdza u mnie zaczęły się przejawiać znaki i cuda w służbie mojej. Że zacząłem mieć słowo wiedzy, słowo prorocze,
zaczęły zjawiać się uzdrowienie. I kiedy ja opowiadałem to temu pastorowi, Hilton on ma na nazwisko, pastor Hilton słuchał mnie i w pewnym momencie mu się zjawiły łzy w oczach. I on, ja mówię, co się dzieje? I on mówi, ciebie dotknęło to, co przejawiało się przez Johna Wimbera wszystkie te lata w Stanach Zjednoczonych, kiedy on już nie żyje, kiedy on służy w tej mocy. I on nagle zapisał moje nazwisko, jeszcze coś, robił jakieś notatki, pytał mnie, wypytywał i robił notatki. Wow. On był tak dotknięty, ja nie wiem o co poszło do końca, ale był niesamowicie szczęśliwy z tego świadectwa, które mu powiedziałem. Na koniec on powiedział, że jak on to ujął? Po angielsku to zabrzmiało you had been wimberized, czyli zostałeś zwimberyzowany. Że oni mieli takie słownictwo, które mówili tak, że jeśli ktoś był na spotkaniach z Johnem Wimberem, to później jego życie radykalnie się zmieniało, ponieważ obecność Jezusa była tak potężna, że ludzie, którzy tam byli, nie wychodzili obojętni. Ich życie się zmieniało autentycznie. I dla niego to było ogromnym świadectwem, że usługa jego najbliższego jakby osoby, takiego męża Bożego, została w taki sposób użyta przez Boga. Więc takie fajne. Modlił się później on o mnie, rozmawialiśmy fajnie i będziemy w kontakcie. W ogóle jak, co wynika z tego dla naszego Kościoła? Ogólnie dobrze mieć przyjaciół w Ameryce. Chrześcijańskich przyjaciół. Bo oni chcą wpływać dalej. Oni mają tam dostatek. Kościoły mają dostatek, więc kupują sobie budynki, budują te budynki. Oni chcą zawsze pomagać. Jeśli oni znajdą miejsce, w którym chcą być jakikolwiek wsparciem, mogą być, to oni tym wsparciem będą dla nas. Więc to mnie cieszyło. Cieszyło, że widziałem taką chęć i miłość w ich oczach. Czuliśmy się też gośćmi, takimi chcianymi gośćmi. Pomagali, usługiwali. To było bardzo, bardzo pomocne, chociaż bardzo męczące jednocześnie, bo trzeba było codziennie jakieś spotkania, codziennie jakieś, oprócz tego momentu, kiedy uciekliśmy do tego Wielkiego Kanionu i Kalifornii na te 5 dni, to cały czas były napełnione dni spotkaniami w obcym języku, to jest trudne, w tym, żeby nie powiedzieć coś niewłaściwie, żeby wszystko dobrze zrozumieć, żeby prawidłowo zbudować zdanie, żeby zrozumieli to zdanie. To było niełatwe. Plus jet lag, to jest zmiana czasu tak zwana, czyli 7 godzin różnicy, kiedy my w Teksasie budziliśmy się, to tutaj już było popołudnie. Schodziliśmy non-stop, pierwszy tydzień to jest trzeba się przyzwyczaić, niewyspanie. Właśnie teraz, jak wróciliśmy, od środy jesteśmy, to dzisiaj pierwszą noc dopiero jak normalnie spałem. Te wszystkie poprzednie noce to jest tak rozregulowane, wstajesz o jakiejś dziwnej godzinie, powiedzmy o 3:00 i czujesz się wyspany. Ale tak naprawdę wiesz, że spałeś 3 godziny i zaraz to wyspanie się skończy. I rzeczywiście siedzisz, już funkcjonujesz, czytasz, czujesz się taki wyspany, przychodzi 9:00 i ciebie nagle ścina. Po prostu strzyma się ścian i nic nie możesz zrobić. Także te jetlagi, czyli ta zmiana czasów jest strasznie męcząca. Ale no to jest część jakby płacenia ceny za służbę, bo dobrze, że mieliśmy możliwość przyjechać jakby tydzień wcześniej, przyzwyczaić się i później zaczęła się usługa, bo te dni to było też takie, chcieli nas gdzieś zabrać, coś pokazać, a tak naprawdę nie miały siły na nic, bo walczyłeś z poczuciem zmęczenia i ze snem.
Tyle. Amen. Nie wiem, coś jeszcze mam dodać, Maję? Nie. Także już jest późno, widzę. Podzielę się z wami słowem krótkim, dobrze? Więc tak trochę popowiadałem o Ameryce i moje nauczanie dzisiejsze będzie w jakiś sposób może związane z naszym przeżyciem, bo dla mnie jako pastora to było przeżyciem wzrostu. Rozumiecie, jeśli usługujesz w 5 kościołach i ty wiesz, że musisz stać na wysokości zadania, pokładasz nadzieję całkowicie w łasce, bo co możesz dać ludziom, którzy tyle lat żyją z pokolenia w pokolenie, to jest napięcie ogromne, ale widząc, że przyjmują Ciebie i pytają, czy zostanę za tydzień i później widziałem, wchodziłem na strony internetowe, tam gdzie oni nadawali to na żywo, że oglądali później to kazanie, komentowali, to myślisz, Bóg naprawdę dał wiele. Naprawdę dał nam wiele i to wymaga jeszcze większej pilności, wzrostu duchowego. Więc chciałbym z wami się podzielić o tym tematem wzrostu, bo każdy z nas chce wzrastać w Jezusie. Tak? Ogólnie tak. Powinniśmy chcieć. Nikt nie chce zawsze pozostawać małym dzieckiem. Więc powinniśmy chcieć wzrastać. I ja kiedyś myślałem, że wzrost jest wtedy, kiedy ktoś coś robi dla Boga i jest aktywny, a tak naprawdę to nie do końca jest prawda, ponieważ na przykład faryzeusze też dużo robili. Byli liderami dla narodu, ale nazwać ich duchowo dojrzałymi nie można, prawda? Tak? No tak. Jezus też nie ocenił ich jako dojrzałych. Patrząc na liderów duchowych Izraela, którzy bardzo byli zaangażowani w duchowe życie kraju, nie ocenił ich jako duchowych. Mówił o nich wręcz plemię zmijowe. Mówił o nich źle poniekąd. I czasem jest tak, że niektórym młodym wierzącym udaje się być aktywnymi, bo są na przykład aktywnymi z natury. I to jest dobrze, że są tacy ludzie, że są aktywnymi z natury. Natomiast nie zawsze to od razu świadczy o duchowym wzroście. To może pomagać w duchowym wzroście, ale nie jest miejscem duchowego wzrostu. Więc mylącym jest, jeśli kiedyś ktoś nauczy się zasad przywództwa i też ma talent w tym, taki urodzony w tym talencie, a w duchu pozostaje dzieckiem, to mylącym jest, że widzisz aktywnego lidera, który w duchu pozostaje dzieckiem, to nieraz mówią, ale facet zaangażowany, ale kobieta fajna, ale to jest dojrzała osoba. Ale często takie osoby później ranią innych i ty myślisz, o co chodzi z tym? Właśnie chodzi o to, że raniące przywództwo wynika z niedojrzałości duchowej. Raniące przywództwo wynika z niedojrzałości duchowej. Tak? I teraz, gdzie jest miejsce wzrostu? Otwórzmy Efezjan 4 rozdział. 13-14 werset. Efezjan 4, 13-14. Chwała Bogu, że dzisiaj mówię, bo po tych wszystkich usługach ja wróciłem z niemówiącym gardłem. Ostatnie nabożeństwo prowadziłem po prostu przez ból gardła, ale Bóg mnie już uzdrowił teraz. Już trochę lepiej brzmię. Więc Efezjan 13 i 14. 14 werset przeczytajmy. Abyśmy już nie byli dziećmi, miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroże błędu. Słowo Boże pokazuje miejsce, gdzie my mamy możliwość już nie być dziećmi. W jakim momencie przestajemy być dziećmi? Kiedy zaczynamy być duchowymi, trzeba zbadać wyraźnie
to, co tu jest napisane. Dziećmi są ci, którzy są miotani i unoszeni lada wiatrem nauki. Przez oszustwo ludzkie, przez podstęp prowadzący na bezdroża błędu, czyli ogólnie ludzie, którzy cały czas szukają jakby różnych nauk, żeby się poczuć mocnymi w Bogu. I Paweł to gani, mówi, że to jest duchowe dzieciństwo. Żeby teraz zrozumieć, a co jest tą nauką, co jest tym fundamentalnym nauczaniem, które pozwala ci nie być dzieckiem. Właśnie list do Efezjan jest najbardziej znany z tego i on mówi o tym w drugim rozdziale. Mówi drugi rozdział, 8-9 werset. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiary, to nie z was Boże, to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Czyli fundamentalnym nauczaniem, które umacnia wierzących, jest nauczanie łaski, która płynie z krzyża Jezusa Chrystusa. I jeśli my w tym jesteśmy umocnieni i mamy jedność wiary z Jezusem, to wtedy ty jesteś w miejscu, w którym sam Bóg ciebie uczy i podnosi i umacnia. Jeszcze raz, żeby zrozumieć, o czym mówię, przeczytajmy 13 i 14 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i tak dalej, i tak dalej. Czyli 13 werset pokazuje, że kiedy dochodzimy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, w ten sposób dochodzimy do męskiej doskonałości. Teraz, co to jest jedność wiary? Jedność wiary to jest jedność twojej wiary z wiarą Jezusa Chrystusa. Kiedy ty jednoczysz się w wierze z tym, co było w Jezusie, co Jezus wiedział, widział i w co wierzył. Jedność wiary z Jezusem, aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i poznania Syna Bożego, do męskiej doskonałości, dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej, abyśmy już nie byli dziećmi miotanymi i unoszonymi lada wiatrem nauki. Często bywa tak, że kiedy wierzący chcą i myślą, że chcą się rozwijać, non-stop szukamy różnych nauczeń dodatkowych, jakichś dodatkowych głoszeń, masa konferencji. Myślimy, że tu i tam znajdziemy wzrost. Zależy, co jest głoszone. Tak, trzeba wzrastać, trzeba poznawać, ale trzeba wiedzieć, na czym jest zbudowane to czy tamto nauczanie. I dalej Efezjan mówi tak. Zobaczmy Efezjan 4, 20 werset. Co mówi dalej Paweł? Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Zwróćcie, jak dziwnie brzmi to zdanie. Nauczyć się Chrystusa. Ja zbadałem to w Grece i w języku greckim słowo nauczyć się, główne znaczenie tego słowa to jest zrozumieć Chrystusa. Zrozumieć. Czyli miejsce wzrostu zaczyna się, kiedy ty coraz bardziej rozumiesz Jezusa. Czytasz o Nim, wsłuchujesz się w Jego nauczaniu, ty Go rozumiesz i jest taka moc w Bogu. Jeśli ty się z Nim utożsamiasz, z Jego Słowem utożsamiasz, to ty w tym później rozwijasz się. Jeszcze raz 20 werset. Ale wy nie tak zrozumieliście Chrystusa. Czyli apostoł Paweł do Efezjan mówi, że jest zrozumienie Chrystusa, które przyjęliście. I to, o czym przeczytałem w drugim rozdziale, że łaską zbawieni jesteście nie z uczynków. Zrozum Chrystusa, zrozum Go. W Nim jest zbawienie, w Nim jest moc. I jeśli Ty ją pojmiesz, to ona w Tobie wyda owoce. I 21 werset dalej mówi tak. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Jeśli tylko
słyszeliście o Nim i w Nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zwróćcie uwagę na 20 werset 21, że w 20 jest napisany Chrystus, w 21 jest napisany Jezus. Często to jest, w Nowym Testamencie to ma znaczenie, dlatego że kiedy mówi się słowo Jezus, to wskazuje na Jego ziemski okres i na Jego nauczanie na ziemi. Kiedy mówi się Chrystus, często się wskazuje na Jego niebiańską pozycję zwycięskiego władcy. Więc jeśli my rozumiemy, co jest w Chrystusie i gdzie On jest i co On zrobił dla nas, to jest jeden poziom wzrostu i drugi poziom wzrostu, gdyż prawda jest w Jezusie. Prawdę poznajemy od Jezusa ziemskiego. Wszystko, co On mówił do nas przez ewangelistów i apostołów, poznając, rozumiejąc tę prawdę, to jest miejsce Twojego wzrostu. Nauczenie się zrozumienia Jezusa i poznanie Jego prawdy. To jest miejsce wzrostu. Nie ma innego miejsca i drogi do wzrostu. Dlatego od razu 22 werset mówi: zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze. W jaki sposób możemy zewlec z siebie starego człowieka? Nie da się tego zrobić, tylko to jest możliwe przez moc Jezusa, którego poznajemy. My nie możemy zewlec starego człowieka przez własną, osobistą moc. My potrzebujemy Boga. I dalej werset 23. I odnówcie się w duchu umysłu waszego. Czyli odnowienie się w duchu umysłu. Nasz umysł to jest duchowa postać. W naszym umyśle jest duch. On komunikuje się. To, co my rozumiemy, to w ducha wchodzi poprzez nas wszystko, co rozumiemy, umysł jest drzwiami do naszego ducha. Więc rozważając o Jezusie, poznając Jezusa, odnawiając nasz umysł, my wzrastamy i zmieniamy się. I 24 werset. A obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Teraz otwórzmy Hebrajczyków 5:13. Każdy bowiem, który się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o usprawiedliwieniu, w Grece tak jest napisane, bo jest niemowlęciem. To jest kolejny werset, który pokazuje, w jakim miejscu zostajemy niemowlętami. Kiedy mleko jest przeciwstawione nauce o usprawiedliwieniu. Czyli nauka o usprawiedliwieniu jest nazwana twardym pokarmem, a mlekiem jest nazwane nauka prawa. Rób tak, a nie tak. Zrób to, a będziesz miał tamto. Punkt pierwszy, punkt drugi, punkt trzeci. 10 przykazań, 15 przykazań. Wykonaj to, to, a to, a będziesz miał to i tamto. Na przykład modne było kiedyś nauczanie. Jeśli będziesz codziennie czytał 10 rozdziałów z Nowego Testamentu, będziesz napełniony łaską. Natomiast Słowo Boże mówi, że tam, gdzie grzech obfituje, tam jest więcej łaski. Jest jakby troszkę na odwrót. Dziękuję. Jeśli okazuje się, że napełniasz się łaską, kiedy grzeszysz. Jest, łaska cię dopada i prześladuje ciebie, kiedy upadasz. I to jest sztuka. Umieć żyć święcie i jednocześnie w łasce. To jest sztuka, to jest twarde mięso. Żyć nie według własnych wysiłków i uczynków, a jednocześnie być świętym. Rozumiecie? To jest sztuka. Dlatego jest napisane jeszcze raz. Każdy bowiem, kto się karmi mlekiem, nie pojmuje jeszcze nauki o usprawiedliwieniu, bo jest niemowlęciem. Karmiąc nas nauką o usprawiedliwieniu, my
spożywamy twardy pokarm. To jest trudne. Dlatego ludzie się burzą, mówią, o, to jest takie płytkie, to jest takie płytkie, dlatego że dla rozumu, rozumem słuchając, to myślisz, nic takiego super, super nie usłyszałem. Ale dla ducha naszego to jest podstawa, to jest chleb życia. Ja wam pokażę ten przykład teraz z Ewangelii Marka 10. Jak to wyglądało w przypadku pewnego bogatego młodzieńca. Przeczytajmy Marka 10, 17. To jest historia osobistego wzrostu i rozwoju. Marka 10, 17. Aleluja. Mamy o Jezusie tutaj mowa. A gdy się wybierał w drogę, przybiegł ktoś, upadł przed nim na kolana i zapytał go, nauczycielu dobry, co mam czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Czyli przychodzi do niego człowiek, który chce wzrostu. On pyta, co mam robić? Daj mi kroki do robienia, by mieć życie wieczne. Życie wieczne w życiu chrześcijanina to jest coś najważniejszego. Co z tego, że zdobędziesz dużo rzeczy w życiu codziennym, a życie wieczne stracisz? Zyskasz dużo? Nie, tak naprawdę nie. Może tutaj będziesz dużo miał, ale w wieczności będziesz stracony. Więc przychodzi człowiek pytając, tak naprawdę chce wzrastać, chce być tak dojrzały, żeby mieć pewność, że mam życie wieczne. Teraz zwróćcie uwagę na słowo, że upadł przed nim na kolana. I teraz ja zbadałem, nawet otworzyłem, poszukałem różne książki w różnych historycznych podręcznikach. Ogólnie ja wiem, że Żydzi nie mają prawa padać na kolana przed człowiekiem. W ogóle nie mają prawa kłaniać się, klękać, ponieważ dla Żyda klękać i kłaniać się to jest możliwe tylko przed Bogiem. Tylko Bogu należy się pokłon. Tylko Bogu należy się klęczenie. Więc tutaj młody człowiek pada i o co chodzi? Czy wyznał w Jezusie Boga? Jezus o to pyta. 18 werset. Czemu mnie nazywasz dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. Czyli jakby zadaje pytanie, z którego chce wywnioskować i usłyszeć, czy młodzieniec w Jezusie zobaczył Boga. Tak naprawdę z tego dialogu wynika, że młodzieniec nie uznał w Jezusie Boga, nie zobaczył w nim Boga. Uczniowie mieli z tym dłuższy czas problem zobaczyć w Jezusie Boga. Zobaczyli, później dalsi uczniowie też widzieli w Jezusie Boga, ale wynika z tego dialogu, że młodzieniec nie zobaczył. Dlatego Jezus pyta. Nikt, odpowiada, nikt nie jest dobry, tylko jeden Bóg. On w ten sposób mówi, ja jestem Bogiem. Czy ty widzisz to? Ty wiesz, do kogo przyszedłeś? I tak naprawdę największy moment wzrostu to kiedy się znajdujesz blisko Boga. Kiedy jesteś z Bogiem, to jest winda socjalna na 100%. To wszystko z Nim możesz, bo jesteś z Bogiem. Rozumiecie to? Oto On jest z Bogiem. Rozmawia z Bogiem. Gdyby tylko zobaczył w Jezusie Boga, gdyby tylko uznał, zrozumiał, nie musiałby o nic więcej pytać. Gdyby przy tobie usiadł sam Bóg, gdybyś miał 5 minut z Bogiem. To jest szok, jeśli zrozumieć, co my możemy zyskać od relacji z Bogiem tak na żywo, w fizycznym wymiarze. Dotknąć Go, gdybym spytał, mogę Cię dotknąć? Mówił się, proszę bardzo, dotykaj. Tomasz powiedział, mogę włożyć palce w dziury? No jasne, proszę, tu jeszcze z boku. Był dostępny. Chciał, żebyśmy mogli do Niego przyjść, pobyć, usiąść. To jest miejsce największego wzrostu. Osobista relacja z Bogiem.
Osobista rozmowa, kiedy ty możesz go poprosić: Jezu, mam taki i taki problem, co mam zrobić w życiu? Dziewczyna mi się tamta podoba, czy mogę za nią na przykład pobrać się z nią? Chcę pójść do tej pracy, czy na tamte studia? Mógłbyś uzyskać odpowiedzi. Jest Bogiem. Więc zbadałem i okazało się, że na kolana w judaizmie mogli padać przed człowiekiem tylko niewolnicy. A wręcz to było takie: niewolnik, poganin padał na kolana i oddawał cześć Panu. Więc ten młodzieniec, który przyszedł do Jezusa, przyszedł tak naprawdę w fałszywej pokorze. Jestem tak pokorny, że nawet upadnę przed Tobą na kolana. Jesteś wielkim nauczycielem Izraela. Mów do mnie, Twój sługa słucha. I oto jest rozmowa. Więc zrozumieliśmy, że klęczy nie dlatego, że uznaje Jezusa za Boga, klęczy nie dlatego, że jest pobożny, klęczy, bo jest pyszny. I Jezus daje mu odpowiedź, 19 werset. Mówi: znasz przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa, nie oszukuj, czci ojca swego i matkę. A on mu odpowiedział: nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i powiedział mu: jednego ci brak. Idź, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie, po czym przyjdź i naśladuj mnie. O co chodzi w tej rozmowie, w tym momencie? Prawo, my później wiemy z nauczania apostołów, jest dane po to, żeby pokazać nam naszą słabość. Prawo jest dane ku poznaniu grzechu. Tak mówi apostoł Paweł. Prawo jest po to, żeby poznać grzech. Prawo nie jest po to, żeby uczynić ciebie doskonałym. Więc Jezus temu młodzieńcowi pokazuje, że on chce mu na podstawie prawa pokazać, że nie jesteś doskonały. Jest ktoś, jest nim ja, który może uczynić ciebie doskonałym. Więc wymienia mu różne rzeczy i ten mówi. Zwróćcie uwagę, co odpowiada. 20 werset. Nauczycielu, tego wszystkiego przestrzegałem od młodości. W judaizmie, w wierze Izraela był taki moment, że dzieci do pewnego wieku nie musieli przestrzegać prawa. To, że ten młodzieniec powiedział od młodości, on wskazał na to, że nawet zanim musiałem, już to robiłem. Jestem cool. Jestem super. Jezu, ty nie wiesz, przy kim stoisz. Ty nawet nie wyobrażasz, kto przed tobą stoi. Mogę być twoim partnerem. Niemalże duchowe MBA. Jestem taki ktoś. Tego wszystkiego przestrzegałem od młodości mojej. Oto reakcja Jezusa. Ja bym na miejscu Jezusa bym spopielił tego faceta. Ale chwała Bogu, że Jezus nie jest mną. 21 werset mówi tak. Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością. To jest ciekawe. Ja wybrałem, ten fragment jest opisany w trzech Ewangeliach. I tylko Ewangelia Marka zaznaczyło, że Jezus spojrzał z miłością. Dlatego ja wybrałem, ten dialog jest mocniejszy w innych fragmentach Ewangelii, ale tutaj to słowo, że Jezus spojrzał na niego z miłością, pokazało mi, że ten dialog był bardzo taki przyjazny. To nie było tak na zasadzie: nauczyciel, przestrzegaj przykazań. I ten mówi, które, i ten wymienia, nie zabijaj. Nie cudzo. To była taka rozmowa przyjacielska.
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: wiesz, jednego ci brakuje. Chodzi o to, że przy Bogu nie da się być doskonałym. Bóg zawsze ci pokaże na twoją niedoskonałość. Ty możesz we wszystkim się czuć dojrzały, doskonały, ale przy Jezusie On zawsze ci pokaże, tego ci brak. Przy Bogu zawsze my będziemy czuć w nas braki. I On pokazuje mu, po co On pokazuje mu brak? A po to, żeby ten trochę spadł ze swojego piedestału i powiedział: chcę chodzić za Tobą i chcę brać od Ciebie. Nie chcę budować swojego życia na tym, że od młodości przestrzegałem, na tym, że byłem cool, na tym, że jestem super. Od wtedy aż do teraz jestem super. Mówi: zejdź z piedestału. Tego Ci brakuje, więc Żydzi wiedzieli, kto jedno przykazanie złamał, jest winien złamania wszystkich przykazań. Więc jeśli Jezus mu wykazał błąd, Jego zadaniem było uniżyć się, ale co się wydarzyło? Ten poszedł od Niego zasmucony, sposępniał, 22 werset, albowiem miał wiele majątności. Więc usłyszeliśmy tutaj w tej historii taką rzecz. Jezus podjął grę, rozmowę. Powiedział mu de facto: możesz przeze mnie dojrzewać i dojść do wysokości, a możesz dojrzewać i dojść do wysokości przez wykonanie zasad, reguł i prawa. Ale tak naprawdę Jezus mówi: to i tak ja decyduję, kto będzie dojrzały, a kto nie. Dojrzałość zależy od Boga. Naszym zadaniem jest Mu dać dostęp do naszego serca. Możesz przez Jezusa się zbawić i być dojrzałym, a możesz przez prawo. Jest taki kawał, który pasuje do tego. Możesz tak, a możesz tak. Wybierz. Chodzi facet po bazarze i sprzedaje coś i krzyczy na cały bazar: maść na szczury, maść na szczury. I drze się, i drze się: maść na szczury. Podchodzi facet, mówi: ty pan, tak się drzesz, powiedz mi, jak działa ta maść. To mówi: więc tak, panie, łapiesz szczura, smarujesz go, wypuszczasz i on zdycha. Mówi: głupi czyż, co? Przecież jak złapię, to mogę go utłuc. Mówi: no, można tak, a można i tak. Maść na szczury. Poszedł sprzedawać dalej. Zrozumieliście? Można tak, a można tak. Bliskość z Jezusem daje nam wzrost. Możesz przez maść na szczury, a możesz przez relację z Panem i Zbawicielem. I dalej, już kończę. 23 werset. I dalej. A Jezus, spojrzawszy wokoło, rzekł do uczniów swoich: jakże trudno będzie tym, którzy mają bogactwa, wejść do Królestwa Bożego. A uczniowie dziwili się słowem Jego. Lecz Jezus, odezwawszy się znowu, wytłumaczył im: dzieci, nie zrozumiecie, jakże trudno tym, którzy pokładają nadzieję w bogactwach, wejść do Królestwa Bożego. Tutaj on wskazał, że młodzieniec miał jeszcze miłość do pieniędzy. On nie tylko pokładał nadzieję w swojej świętości, on jeszcze był bogaty. Czyli tutaj jest pycha podwójna. 25. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Dlaczego tak jest? Bo pokładają nadzieję nie w Bogu. To jest pokazane. Nie w Bogu pokładają nadzieję, a tylko w tym, co posiadają. Posiadają cechy wspaniałe, wychowanie religijne plus kasa. To jest dużo. Dużo, żeby być samowystarczalnym. 26. A oni tym bardziej się zdumiewali i mówili między sobą: któż więc może być zbawiony? Zdziwili się, dlatego że widocznie sami byli bogaci uczniowie, bo zostawili biznesy. Mateusz zostawił, gdzieś tam na pewno mieli odłożone pieniądze ze swoich biznesów. Więc któż więc może być zbawiony? Nawet o sobie pomyśleli, że nie mogą być zbawieni, bo musieli coś mieć. Nie byli
żebrakami, tylko Jezus ich odezwał z biznesu, więc na pewno mieli gdzieś tam jakieś zasoby. 27. Jezus spojrzał na nich i rzekł: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale nie u Boga, albowiem u Boga wszystko jest możliwe. Czyli gdyby młodzieniec skorzystał z tej relacji z Bogiem, miałby windę. Od nikogo, od zera do kogoś bardzo wielkiego. I tutaj 28. Począł Piotr mówić do niego. Nagle w nim zaświtało. Aha, kiedy wszystko zostawię i pójdę za Jezusem, będę coś z tego miał. Złapał, o co chodzi. I nagle przemawia. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Czyli ogólnie jesteśmy lepsi niż ten młodzieniec. Może coś będziemy mieli. 29. Jezus odpowiedział: zaprawdę powiadam wam, nie ma takiego, kto by opuścił dom, albo braci, albo siostry, albo matkę, albo ojca, albo dzieci, albo pole dla mnie i dla Ewangelii, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, sióstr, matek, dzieci, pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnimi pierwszymi. Tutaj nie skrytykował tak za mocno Piotra, tylko powiedział: no Piotr, masz rację. Każdy, kto idzie za Jezusem, będzie to wszystko miał. On obiecuje: ja Ciebie pobłogosławię. Jestem po to, żeby Cię błogosławić. Jeśli wybierzesz Ewangelię, pójdziesz za Ewangelią, to 30 werset mówi, który by nie otrzymał stokrotnie teraz w doczesnym życiu domów, braci, sióstr, matek i dzieci i pól, choć wśród prześladowań, a w nadchodzącym czasie żywota wiecznego. A wielu pierwszych będzie ostatnimi, jak ten młodzieniec, a ostatnich, którzy czują słabi, niedojrzali przez Jezusa, ci słabi, niedojrzali staną się pierwszymi. Chcemy naśladować Jezusa. Amen. Pomódlmy się. Pochylmy głowy. Proszę grupę uwielbienia.